Tego szukasz? Daj mi to. Nawet o tym nie możesz marzyć. Muszę sprawdzić, co z Klarą. Ogłuchłeś? Wczoraj o mało cię nie zabili. Nigdzie nie pójdziesz. Zapomnij o Klarze i Korachę. Błagam cię, wracaj do łóżka. Korachę? Gdzie go ukryliście? Występują. Ojciec Korachę, odcinek 44. Prohibido nuestro amor. Gdzie on jest? Tu go nie ma. A ten strój? Znaleźliśmy na podwórku. Niech ojciec nie kłamie. Wiem, że Korachę jest ranny. Gdzie on jest? Był tutaj. Jak się czuje? Jest ranny, ale wyjdzie z tego. Gdzie jest? Nie wiemy. Pomogliśmy mu i odszedł. Widzieliście jego twarz? Nie. Dla jego i naszego bezpieczeństwa. Niech ojciec powie mi prawdę. Muszę się z nim zobaczyć. Potrzebna mi jego pomoc. Musisz zrozumieć, że wszyscy potrzebujemy jego pomocy. Tylko on może oczyścić to miasteczko. Niech ojciec się tak nie ekscytuje. I jeszcze jedno. Czy powiedział wam coś o śmierci mojego taty? On go nie zabił. Wyznał mi to na spowiedzi. Nie zabił go. Zostaw go, Klaro. Narażasz go na śmierć, a on ciebie na niebezpieczeństwo. Masz rację. Naprawdę nic mu się nie stało? Masz moje słowo. Dziękuję, ojcze. Jak mogłeś jej to powiedzieć? Co, prawda? Jesteś kawał drania. Nie, nie, nie. Wracaj, Nando. To był tylko przyjacielski pocałunek. Nie zachowuj się tak. Nando. I nie mów o tym nikomu, bo... nie zrozumieją. Twoje życie za życie Larety. Mogę ci chyba mówić na ty. Oferta ważna jest tylko w tej chwili. La oferta vence. Przyjmuję ją. Dobrze. Dobrze, dobrze. Przyniesiesz mi dobre wieści.
Jeszcze jedno. Macki z zakonu sięgają wszędzie. Nie myśl więc o powrocie do Paryża. Bez trudu utopimy cię w sekwanie. Odbiorę. Pan komisarz. Zaraz przyjdę. Nie możemy. Nie możemy, Horacio. Wyjdź, proszę. Dobrze. I obiecuję, że pomogę ci poznać prawdę. Dziękuję. Ale teraz idź już. Kim jesteś, żeby mówić jej, że ma mnie zostawić? Trafiłam na awanturę. Właśnie była tu Klara i zobaczyła strój Korache. Co? To, co słyszałaś. Wie, że mu pomogliśmy. Świetnie, wpadliśmy po same uszy. Nie możesz kazać jej mnie zostawić. Co to? Zalecasz się do niej? Nie wkurzaj mnie. A ty się nie wtrącaj, to moje życie. O nie, to jest również moje życie i Meci. A coś ty się tak wystroiła? Z rozpaczy umówiłam się na randkę. W końcu to moje życie, a jego to jego. Nie zmieniaj tematu. Właśnie. Wcale nie zmieniam. Tak bardzo kochasz Tegeriko? To dam ci radę. Zapomnij o Korache i posłuż się księdzem, to mniej ryzykowne. Bo jeśli złapią Korache, to wpadną również telefonistka i kościelny. Korache nie może tak zniknąć, muszę jej o tym powiedzieć. Już wszystko jej powiedzieliśmy. Wie już, że uciekłeś, że jesteś zdrowy i cały. On pojawia się i znika, ale jest. Muszę iść do niej, inaczej będę tchórzem. Wiesz, kim jesteś? Gdzie jest mój strój? Twój strój. Poplamiony krwią i podziurawiony. W ogóle nie myślisz? Nie myślisz. Weź mój. Dobrze się czujesz? Tak. Clara, masz wieści o swoim kochanku? Jest żywy czy martwy? O mało nie zabiłaś człowieka i cieszysz się? Nie masz litości. A on ją miał, kiedy zabił tatę? On go nie zabił. Kochasz go, dlatego tak mówisz. On nie żyje. Możesz go już opłakiwać. Żyje. Już nie zapuka do twojego okna. On żyje. Widziałaś go? Nie, ale uratował go twój ojciec, Juan. Byłaś o tej porze w kościele? Tak. Długo rozmawiałam z księdzem i wiesz, że nawet o ciebie nie zapytał? Clara! Clara!
To łajdaczka. Była u ojca Juana. Zostaw mnie. I posprzątaj to. Horacio. Myślałam, że to Lautaro. Wychodzi i wraca do domu. Portuale zmienił zeznanie, on jest niewinny. Ty też jesteś niewinna? Oczywiście. A to dzięki twojemu tatusiowi czy mojemu? Nie podoba mi się twój ton. A mnie ty. Jestem twoją szwagierką, kochany. Przyzwyczajaj się, bo jesteśmy rodziną. Co się jeszcze okaże? Co ty robisz? Nie będziesz mi rozkazywać. Witaj, kochanie. Czemu ta wariatka nie jest w więzieniu? Chcę rozwodu. Wyjdź stąd. Żadnego rozwodu. Wiecie, co zrobicie jutro? Wsiądziecie w ekspres do Mar del Plata i spędzicie tam kilka dni. Miesiąc miodowy. Tak, krótki pobyt daleko stąd dobrze wam zrobi. Nigdzie nie pojadę. Jestem twoim ojcem i będziesz mi posłuszny. Uważaj. Dziękuję za wszystko. Za wszystko, co robisz dla naszego małżeństwa. Pobyt na świeżym powietrzu odświeży mu umysł i będzie dobrze. Co ty bredzisz? Ostrzegam cię. Co prawda zeznanie Portualo zwolniło cię od odpowiedzialności, ale ja mogę cię wsadzić za kratki. Witaj w rodzinie, szwagierko. Możesz odkupić swoją winę. Zrobię wszystko. Zapłacisz za swoją krew krwią. Inspektor Larreta, za twoje życie. Nie masz dziś ochoty, skarbie? Czemu przestałaś? Już dobrze. Chcesz więcej? Boli, puść mnie. Mam cię puścić? Wiesz, że mogę cię zabić. Wiesz, mogę cię zabić. Puść ją do diabła. Potrafię zabić, nic ci nie zrobi. Popatrz na mnie, popatrz ty. Dobrze już. Chcesz brudnych gierek? To do stolicy. Przeproś ją, już dobrze. Przeproś. Przepraszam. Takim cię nie znałam. Za dużo wypiłem. W porządku. Ale nie chcę cię więcej widzieć w takim stanie, Olmos. Witaj. Nic ci się nie stało? Nie. Ksiądz i kościelny powiedzieli, że ci pomogli. Tak. Byłam w kościele i zostawiłam monetę.
Byłam też w naszym miejscu, ale nie przyszedłeś i pomyślałam, co? Najgorsze, że nie żyjesz. Altana stała się niebezpieczna, tak jak twój dom. Jednak przyszedłeś. Po raz ostatni. Ostatni. Powiedzieli mi, że to bardzo ryzykowne. Wyjeżdżasz z La Cruz. Wyjeżdżam daleko od ciebie. To jest najbardziej dla mnie bolesne. Mogę zadać ci pytanie? Tak. Za każdym razem, kiedy tu przychodziłem, odrzucałaś mnie. A dziś masz łzy w oczach. Dlaczego? Nie powinniśmy tego robić. To niebezpieczne. My nic złego nie robimy. To, co do ciebie czuję, nie jest złe, jednak niebezpieczne. Dlatego odchodzę, bo żadne z nas nie powinno zginąć. Musimy żyć, Claro. Żeby opowiedzieć naszą historię, której nie dane nam było przeżyć. Przygotuj mi rachunek, Dario. Wyjeżdża pan? Tak, mam coś do załatwienia w Buenos Aires. Wczoraj mówił pan, że coś odkrył, a dziś wyjeżdża? Tak jest. Niech pan wyjedzie wcześniej, bo to bardzo niebezpieczna droga. Dobrze. Proszę na siebie uważać. Potrafię się obronić. Miłej podróży i do zobaczenia. Dziękuję. Mogę zadzwonić? Oczywiście, przygotuję pana rachunki. Poproszę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Z gabinetem ministra. Ministra nie ma, ale jest starosta. Życzy pan sobie? Costa. Co to za zabawa? Ja się nie bawię. Wczoraj popełnił pan poważny błąd, a dziś następny. Proszę posłuchać mojej rady i zapomnieć o wszystkim, co pan widział i słyszał. Spalić ten przeklęty notes, przyjąć, że nigdy nie był pan w La Cruz i wrócić do swych zajęć w Buenos Aires. Niech mi pan nie grozi. Denerwuje się pan. Czuję strach. Za chwilę pana przymknę. Do końca życia. To ja za chwilę pana pogrzebię. Nie masz szans, inspektorze. Proszę. Przyszła pani Mercedes. Niech wejdzie. Dzień dobry. Chciałbym pogratulować ci dobrej pracy w centrali. Dziękuję panu. I prosić o przysługę. Słucham. Informuj mnie o każdej rozmowie, jaką odbędzie inspektor Larreta. Zgoda? Oczywiście. Może pan na mnie liczyć. Wynagrodzę cię. Proszę. Dziękuję. Permiso. Suyo. Nie dzwoń do szpitala. Dlaczego? Wypisali go i uwolnili. Portuale zmienił zeznanie.
Dziękuję najświętsza, panienko. Nie ciesz się tak, to nie karnawał. Rano wyjechał z żoną do Mar del Plata w podróż poślubną. Co to, odmieniło cię? Tak miało być. Tak? Tak miało być? Nie. No właśnie, wiedziałaś, że tak będzie. Nie rozpaczaj. Tak to jest, kochanie. Do góry głowa. A twoja żona? Wyjechała sama. Była zdenerwowana i kazałem jej zażyć lekarstwo, które przepisał jej tatuś. Zasnęła po nim jak kamień. Ja wysiadłem, zanim pociąg ruszył. Pojechała więc sama. Jesteś stuknięty. I co dalej? Będziecie u mnie na garnuszku? Nie wiem. Ale jestem tutaj. Nic nie mów. Pojadę chyba do rozgłośni w Poso. Wezmę mikrofon do ręki i obwieszczę, że rąbnięty syn starosty zostawił otumanioną narkotykami żonę w pociągu, a sam schronił się w moim przybytku rozkoszy. Jeśli chcą mnie za to rozstrzelać, niech mnie uprzedzą, to zrobię się przedtem na bóstwo. Tyle nam pomogłaś, Messino. Nie opuścisz nas teraz, prawda? Skaranie boskie. Dobrze się ojciec czuje? Oczywiście. Czym mogę służyć? Jadę do Buenos Aires. A śledztwo? Trwa, ale potrzebne mi wsparcie, bo zrobiło się niebezpiecznie, a jestem sam. Odkrył pan coś? Tak, ale nie mogę o tym mówić. Powiem tylko, że wróg to nie jedna osoba, lecz wiele. Jesteśmy osaczeni. To bardziej skomplikowane, niż sądziłem. Mówimy o koście? Zostawię coś ojcu. Jest wśród nas zdrajca. Mistrzu, powiedz, kto nim jest. Kawaler Olmos Rey. Co mi pan zostawi, panie inspektorze? Nie teraz. Wrócę tu jeszcze, zanim wyjadę. Niech Bóg ma ojca w opiece. Przyszedłeś mnie przeprosić za wczoraj? Tak, wypadło mi coś bardzo ważnego. W
porządku. Wyjaśnisz mi to kiedy indziej. Obraziłaś się? Przepraszam. Przed chwilą rozmawiałem z Laretą i był jakiś dziwny. Dziwne, że w ogóle zjawił się w kościele. Miałem wrażenie, że chciał mi coś dać. Co takiego? Nie wiem. U nas wszystko dobrze, a u ciebie? Czego tam szukasz? Patrzcie. Miałem wtedy pryszcze. Costa trzyma w biurku takie samo. Co? Jest bliżej niż sądziliśmy. To niemożliwe. Nie dajmy się zwariować. Mieliśmy wtedy po 10 lat i inne nazwiska. Na pewno dał mu to ktoś z sierocińca. Kto może nas rozpoznać? On. Rudy? On wie, kim jest Corachem. A dla Forsy zrobi wszystko. Gdyby tu był, spotkalibyśmy go. Musimy wyjechać. Nie. Tym razem postaraj się jak najwięcej wiedzieć o Coście, a on doprowadzi nas do informatora. Nie wyjedziemy, Santo. Costa podejrzewa albo księdza, albo Corachę. Nic mi pan nie powie? Mama powiedziała, że coś pan znalazł. Nic, co mogłoby stanowić dla pani zagrożenie. Proszę nic nie robić, dopóki nie wrócę. To niebezpieczne. Na Boga, niebezpieczne jest to, że jedzie pan sam. Łatwo może wpaść pan w zasadzkę. Muszę zaryzykować, nie mam wyboru. Jeśli mi się coś stanie, niech pani idzie do księdza. On coś wie? Nie. Ale ma coś, co może pomóc odkryć prawdę. Dziękuję za wszystko i proszę pamiętać, że sprawiedliwość wcześniej czy później zwycięży. Niech pan nie jedzie. Proszę mieć się na baczności. Nie wstydź się. Wyobrażasz sobie wściekłość Nory, kiedy zjawi się tam sama? Nie chciałabym być w skórze wilków morskich. Co to za śmiechy? A ty uważaj, bo nie jesteś w swoim domu. Co ci jest? Nic. Tu się przestrzega manier, bo to porządny burdel. Idźcie stąd. Co? To był Lautaro, syn starosty, widziałem. Dzieciuch. Nie jestem dzieciuch. Lautaro nie nosi szelek. Ale ożenił się z Norą i miał teraz być w podróży poślubnej, a ja go widziałem tutaj. Zagramy w grę, skarbie? Jaką? Ty nikomu nie powiesz, że widziałeś tu Lautara, a ja dam ci takiego buziaka. Więc to był Lautaro. Będziesz milczał jak grób? Jak grób. A buziak? Zamknij oczy. Gotowe. Raz, dwa, trzy. Wychodzisz ty. Nie masz jeszcze jakiegoś sekretu? Może dostałbym drugiego całusa? Szantażujesz mnie? Uciekaj stąd. A całus jest na całą zimę. Zima jest bardzo długa. Zmykaj i to już. Tak, zostaną nad morzem kilka dni, a potem
Przyjadą do ciebie. Chciałbym prosić cię, żebyś zatrzymała Norę na dłużej, bo ma tu pewne kłopoty. To nieprawda. Ja robię, co mogę. To ty się nią nie zajmujesz. Idę już. Mogę? Właśnie wychodziłem. Niech pan zaczeka. Wybacz, jeśli wczoraj przesadziłem nieco. To alkohol. Zazwyczaj się tak nie zachowuje. W porządku. Tylko, że ja... Nigdy dotąd z nikim się tak nie czułem. To znaczy, z przyjacielem. Pewnie dlatego przestraszyłem się i uciekłem. Pewnie dlatego. Zapomnijmy o wszystkim, Nando. Wczoraj obaj byliśmy pijani. A alkohol zaciemnia umysł. Proszę, żebyś o tym nikomu nie wspominał. To mała miejscowość, a ludzie pewnych rzeczy nie rozumieją. Lepiej idź. Niedobrze jest mieszkać w małej miejscowości. Będziemy na siebie wciąż wpadać. Nie będę prosił cię o wybaczenie, bo zawsze, kiedy to robiłem, czułem się jak kretyn. Poza tym wciąż nas coś dzieli, jak nie ksiądz, to Korache. Nie obrażaj mnie. To ja cię obrażam? A nie ty mnie? Ja nie kłamię. A to, co powiedziała Anna, to nieprawda? Że Korache pocałował cię i mówił ci różne rzeczy? Moja siostra, Horacio. Moja siostra jest pomylona. Ach tak. A miałem nadzieję, że jednak mnie przeprosisz, ale ty niczego nie żałujesz. Wielka szkoda. Szkoda. Wiem, że dał ojcu coś, co pomoże nam poznać prawdę. Nie. Miał mi coś dać, ale ostatecznie tego nie zrobił. Zmienił zdanie? Coś się stało? Nie, po prostu się pożegnał. Wszedł wtedy do kościoła. Olmos Rey. Oby mu się nic nie stało.
Loretta jest policjantem, Claro. Da sobie radę. Tylko Corraje mógłby mu pomóc. Możesz go przecież przywołać swoją monetą. Tak, ale wczoraj był u mnie i ustaliliśmy, że lepiej przestać się widywać. Dziękuję za herbatę. Zawsze jesteś tu mile widzianym gościem. Loretta powiedział mi, że Costa nie jest jedynym wrogiem. To bardzo niebezpieczna sprawa. Proszę cię więc, żebyś nic więcej nie robiła, ale zostawiła sprawy Larecie. Prawda wyjdzie kiedyś na jaw. La verdad finalmente va a salir a la luz. Por favor, Clara. No se preocupe. Niech się ojciec nie martwi. Adiós. Bajad de la reta. Wysiadaj. Despacio. Powoli. Broń. Rzuć ją. Pomyliłem się co do pana. Myślałem, że jest pan playboyem, a nie pospolitym mordercą. Chyba, że Costa ma na pana haka. Zamknij się. Aż tyle warta jest ta loża, żeby obciążać dla niej sumienie śmiercią? A może nie jestem pierwszą ofiarą? Garrico. Pacheco. Niech pan zaczeka. Nie chce pan chyba spędzić resztę życia jako uciekiniera, nie gnić w więzieniu. Bo prawda wyjdzie na jaw. Po mnie przyjdą następni inspektorzy i wcześniej czy później dotrą do pana. Teraz jednak, jeśli odda mi pan broń, możemy się jeszcze dogadać. Niech mi pan wyda Costę i uratuje swoje życie. Spokojnie. Przecież pan nigdy nikogo nie zabił. To widać. Nie będzie pan sypiał po nocach. Gdzie masz do diabła ten notes? Ay, carajo, apre.
Ściśnij dobrze, bo muszę wyjść. Co? Nigdzie nie pójdziesz. Loretta jest w niebezpieczeństwie. Przykro mi. Chcesz wyjść z takim bólem? O diabła, nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz. Rozchmurzcie się. Może starczy na piwo. To nie są pieniądze na rozpustę. Nie skąp. Przecież nie jesteś księdzem. A to co? No to z Larety. Co on tu robi? Może to właśnie chciał mi dziś dać. Co znalazłeś? Co ja u diabła jestem zamieszany? Słucham. Przyjedź po mnie, tatusiu. Co się stało? To istne piekło. Gdzie ty jesteś? Tu, w szpitalu. Nie słuchałeś wiadomości? Pociąg się wykoleił. Wokół same trupy. Odniosłaś obrażenia? Nie, ale straciłam cały bagaż i Lautara. Co? Nie wiem, gdzie on jest. Nie siedział koło ciebie? Nie wiem, bo wzięłam tabletkę nasenną i nie mogę go znaleźć. Może jest jednym z tych zwęglonych ciał. Co mam zrobić? Zostałam wdową. Nie wiem, dlaczego przyszedłem. Wiesz. Wczoraj nie powinno do tego dojść. Ale doszło. Za co cię przeprosiłem? Nie chcę, żebyś mnie przepraszała. Ja też byłem przy tym i dałem się ponieść. Tak nie może być. Nie może. Nie może, nie może. I najlepiej będzie, jeśli wyjdziesz. Tak. Taki sam znak masz na plecach. A w sierocińcu miałeś na imię Peregrino, pielgrzym. Ktoś szuka Corachea. Jest blisko. Tym kimś jest Loretta. To jego notes. Ale chciał mi go dać. Chciał, żebym mu pomógł. Trafił na ślad Corachea, ale ktoś chce być pierwszy. Costa. Ma nasze zdjęcie. Myślisz, że Loretta zniknął, bo mu grożono? Ja tak nie sądzę. Powiedział mi, niech Ojcu Bóg błogosławi. Jest w niebezpieczeństwie. Musimy jechać za nim. Jeśli chcieli go dopaść, już to zrobili. Doskonale, Pedro. Gdzie go zostawiłeś? A notes masz ze sobą? Jak to nie ma? Ten notes to bomba z opóźnionym zapłonem. Do diabła. Dobrze.
porządku. Zostań w domu. Porozmawiamy później. Horacio. To ty, Horacio? Dziwi się pan, że wciąż żyje. Powinien pan... Powinien pan był wysłać zawodowca, ale cóż... Wie pan, zawsze byłem po stronie prawa, ale dziś pan będzie moim pierwszym i ostatnim przestępstwem. Będziemy mieli świadka. Zatem ani pana zbrodnia, ani moja nie zostaną bezkarne. Mam otworzyć? Czy pan to zrobi? Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Teresa Włodarczyk. Czytał Zbigniew Moska. Porque te amo y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, ¿y qué? Los dos sabemos el por qué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás.